It's Hammer Time. To zdanie wypowiadane przez Petera Boningtona, inżyniera wyścigowego Lewisa Hamiltona, słyszeliśmy dziesiątki, a może nawet setki razy. Słyszeliśmy je zawsze wtedy, kiedy trzeba było na torze zrobić różnicę i zwykle Lewis to robił. Wczoraj po wyścigu Toto mówił, że coś poszło nie tak, musimy przyjrzeć się temu, co działo się na okrążeniu zjazdowym i wyjazdowym. Wczoraj temu przyjrzał się bardzo dokładnie Peter Windsor w swojej analizie, czym zachęcił mnie do tego, żeby sięgnąć do zestawień danych publikowanych po każdym wyścigu przez FIA. I to zestawienie jasno pokazuje, że albo wczoraj ten młotek Lewisa Hamiltona przestał działać, albo zwyczajnie Max Verstappen wyjął po prostu większy młotek. Lewis Hamilton na okrążeniu zjazdowym stracił do Maxa Verstappena 0,6 sekundy. Na okrążeniu wyjazdowym stracił 1,8 sekundy. To jest 2,4 sekundy różnicy i nie mówię tutaj o tym magicznym podcięciu, o tej różnicy, o tym offsecie, przesunięciu wynikającym z różnicy stanu opon, jeden na starych, drugi na nowych, jeden jeszcze się męczy, drugi może kręcić szybkie kółka. To jest bezpośrednie porównanie tych dwóch okrążeń, okrążenia zjazdowego i wyjazdowego, które wyciągnięte z zestawienia dają nam bardzo jasny obraz. Max był szybszy o 2,4 sekundy na zjazdowym i wyjazdowym. To właśnie zrobiło różnicę. Możecie zadać pytanie, jaki duży udział w tym wszystkim miał zespół mechaników Red Bulla, bo oni zwykle operują bardzo szybko. Również w tym zestawieniu publikowanym przez FIA znajduje się odpowiednia pozycja dotycząca czasu wymiany. Tutaj znajdziemy pozycję czy różnicę tylko 0,4 sekundy. Jeżeli to wszystko odejmiemy od siebie, Max ograł wczoraj Lewisa na tych dwóch okrążeniach o 2 sekundy. To zrobiło różnicę. Jeżeli my to wiemy, wie o tym również Lewis Hamilton. Wie o tym zespół Mercedesa. Lewis Hamilton tego tak nie zostawi. Red Bull był w ostatnim czasie w stanie odebrać Mercedesowi bardzo dużo. Odbiera również Lewisowi tą jego magiczną moc. Ten młot, którego nikt nie był w stanie podnieść, został podniesiony przez Maxa Verstappena. Nie chcę wiedzieć, co dzieje się teraz w Mercedesie przed tym podwójnym weekendem wyścigowym w Austrii. Lewis na pewno tego tak nie zostawi. Jeżeli to nie zostanie załatwione wewnątrz w fabryce, to Lewis na pewno eksploduje. Usłyszymy o tym wszystkim na zewnątrz. Nie wiem, czy chcę to usłyszeć. Wolałbym, żeby Lewis to załatwił w garażu, czy w zaciszu tych gabinetów, w zaciszu w motorhome Mercedesa, bo wtedy będziemy mieli pewność, że ta rywalizacja jeszcze trochę potrwa. Red Bull kawałek po kawałku rozdziera Mercedesa, Max kawałek po kawałku rozdziera Lewisa Hamiltona, ale to na pewno nie koniec. To jest na pewno koniec tego okrążenia formującego. Na kolejne zapraszam Was wkrótce.